Jesteśmy wszyscy poruszeni śmiercią pani Izy. Mówię o tym, tak jak wielu z was w swoich domach, w miejscach pracy, nie jako polityk. To nie jest jakby sprawa partyjna czy polityczna. Tylko mówię o tym, bo jestem tak samo poruszony jak miliony Polaków. Mówię o tym też jako mąż, ojciec. Stała się, a właściwie dzieje się w ostatnich latach, miesiącach rzecz bardzo niebezpieczna. Rządzącym ideologia myli się z ludźmi. Wprowadzone przez tak naprawdę religijną sektę pani Kai Godek, sektę, która opanowuje i polski Kościół, i niestety także obóz władzy. I skutkiem tej obecności, tej narastającej presji ze strony fanatycznych ideologów jest prawo i są decyzje. Te decyzje powodują ludzką śmierć. Ja nie mam żadnych wątpliwości, kto odpowiada za to i inne zdarzenia tego typu. I nie da się zrzucić odpowiedzialności, bo jesteśmy tego już świadkami, na lekarzy. Lekarze są w jakimś sensie też ofiarami tego nieludzkiego prawa i tego nieludzkiego, bardzo ideologicznego podejścia do kwestii ciąży, matki, płodu. W Polsce tak naprawdę poprzez decyzję Trybunału pani Przyłębskiej pod patronatem pana Kaczyńskiego tak naprawdę to prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę. Lekarz, który chce ratować życie kobiety, musi zastanawiać się, czy nie pójdzie siedzieć, czy go pan Ziobro nie wsadzi do więzienia za to, że ratuje zagrożone życie kobiety. W przypadku pani Izy ta sprawa jest ewidentna. Dlatego jutro nie jako polityk, nie jako szef partii opozycyjnej, tylko jako człowiek, jako właśnie mąż, ojciec, dziadek będę o 15:30 wśród tych wszystkich, którzy wierzą w to, że my możemy z tego mroku, z tych ciemności wyjść. Jeśli będzie was tam dużo, to daje taką nadzieję, że wyjdziemy w stronę światła z tego mroku, jaki rozpostarł się nad Polską i którego autorzy są powszechnie znani.